według badań Stowarzyszenia Kloniawor 60% organizacji utrzymuje się ze składek członkowskich. Drugim źródłem utrzymania są środki samorządowe. Jest to około 40% w skali kraju. A jeśli chodzi o działalność odpłatną i gospodarczą, 9% organizacji prowadzi działalność gospodarczą, 10% odpłatną. Podobna tendencja utrzymuje się w województwie pomorskim. Według badań Fundacji RC z 2014 roku 70% organizacji korzystało ze składek członkowskich, 60% korzystało ze środków samorządowych, a w przypadku działalności gospodarczej i odpłatnej te liczby kształtowały się przy działalności odpłatnej 19% i niespełna 13%, jeśli chodzi o działalność gospodarczą.